Dzień dobry wszystkim, cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak tnę moją hortensję drzewiastą Strong Annabel. Zapraszam na film. Będę cięła bardzo krótko, po prostu, żeby ten krzak był może bardziej, te kwiaty były większe. No zobaczymy, jaki będzie tego efekt, bo po prostu pierwszy raz dopiero w zeszłym roku kwitły. Także będę cięła krótko nad drugim pąkiem. Zaraz Wam pokażę. Tu jest ten pierwszy pąk, nie wiem czy to widać. Ten pąk pierwszy, a tu będzie drugi wychodził. Czyli nad tym pąkiem, troszeczkę wyżej nad pąkiem. Także będę używać tego ręcznego chyba bardziej. O, i tutaj ciachamy. I tak samo tutaj jest ten pierwszy i tutaj drugi. Też powiedzmy ten drugi. Tu jest w ogóle jakiś taki, widać, wysuszony. Tego ściachamy bardzo krótko. No tutaj tak samo widać, że takie cienkie. Nawet nie, żyją, bo one są takie jednak. To też tutaj. To jest takie nieforemne jakieś to w ogóle. Cienkie jakieś. Ten krzak jest już dosyć bardzo duży. To w ogóle odetnę. Tutaj też jakaś taka jakaś dziczka wyszła. Te cienkie też mnie nie interesują w ogóle. Bardzo krótko. To w ogóle będę chciała usunąć. I teraz, żeby nie zanudzać, to trochę będzie w przyspieszonym tempie.
Tak wygląda już przycięta hortensja. Teraz będę musiała po prostu uprzątnąć wszystko wokół niej, pozostałości, które zostały po zimie, jakieś tam wiadomo liście, kwiatostany. Także tyle zostało gałęzi, z których będę jeszcze rozmnażać tą hortensję. To zapraszam do dalszego oglądania, będę pokazywać, jak rozmnażam. A tymczasem, jeśli Wam podobało się, to zostawcie łapkę i kto jest chętny, aby zobaczyć w późniejszym czasie, latem, jak ona będzie kwitła, to zapraszam do subskrypcji. A tymczasem pozdrawiam i cześć.